nie? Steampaki się nam przydadzą. Wygrzew. Zostawimy sobie dwa. Zatwierdź. Co ja sobie chcę kupić? Może amunicja jakaś ciekawa. Amunicja. To się nam może przydać. 10 mm nie za bardzo. 5,56. 5 mm. Właściwie to nie. Jeszcze zobaczymy, czy masz steampaki. Masz 10 steampaków, świetnie. Zatwierdź wyjście. Pomyślny chłop. Okej, okay. To nie wiem, czy to wyglądają. Mamy pieniędzy, prawie 5000 kapsli. I mamy bardzo dużo miejsca w ekwipunku teraz. Zastanawiam się, czy by nie kupić jakiegoś nowego wystroju wnętrz do naszej chatki. A w sumie możemy to zrobić. Witaj. Jestem. Właśnie. Chcę wystrój wnętrz. Ej. Moira Brown może? Dom, szafa grająca, warsztat, wystrój przedwojenny. Tylko taki wystrój masz do wyboru? Wydaje mi się, że masz więcej. Pakietnica. Drogie. Wystrój wnętrz. Szafa grająca. Możemy sobie kupić szafę grającą. Automat z Coca-Colą. Właściwie to kupimy chyba wszystko. Trochę stracimy pieniędzy, prawie nie będziemy mieli znowu nic. Ale nasze mieszkanko będzie ciekawie wyglądało. Wyjdź. Pomyślny chłop. Muszę już iść. Okej, okay, sprawdźmy co. Jak się zmieniło nasze mieszkanko. Teraz mamy chyba wszystkie rzeczy, jakie możemy kupić do niego. Więc dobrze. Wyśpimy się jeszcze. Pozbędziemy się wszystkich. Szkoda, że na świecie nie ma więcej. Tak, wiem, jestem wspaniały. Antyrat, dobra, dzięki. Co ja mówiłem? Zapomniałem, co mówiłem. A nieważne. Wow, mamy teraz czadowe mieszkanko. Okej, okay. Rowerek na środku. Cudownie. Pies tutaj siedzi. Mam nadzieję, że nie srasz na dywan, kolego. Tak jak mój pies ostatnio mi zrobił. Wracam do domu i co? Mój pies? Zresztą nie wdawajmy się w szczegóły. Okej, okay, dobra, co ja kupiłem nowego? Mamy pełno rzeczy. O, automat z Coca-Colą, cudownie. Weź zimną Coca-Colą, cudownie, wow. Fajnie, zostawimy to na razie. Tutaj co jest? Tutaj nic nie ma. Jak widzicie, w naszym mieszkaniu teraz znajdują się różne dziwne rzeczy. Jak na przykład wieprzowina z fasolą. Bomby cukrowe. Ale ja szukam czegoś innego. Bomby cukrowe znowu. Butelka z mlekiem. O właśnie, szafa grająca. Włączmy ją sobie. Coś niezbyt to działa. Zostałem oszukany. Sprzedali mi niedziałającą rzecz. Cudownie. Wylecz się. Cudownie. Wylecz zranione części ciała. I wylecz na promieniowanie, dobra. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. Odtrujemy się z wszystkich uzależnień i stworzymy nowy składnik. Bombastycznie. I co jeszcze? Co tutaj jest? A. Telefon. Tak, to się nam na nic nie przyda na razie. A, ty nam może dać... Dzień dobry, sir. Co mogę dla ciebie zrobić? Potrzebuję czegoś do picia. Oczywiście, sir. Dzięki. Oczywiście, sir. Wow, dużo. Przykro. Już nie mamy. Powiedz mi jakiś dowcip. Wojny nie wygrywają ci, którzy mają rację, tylko ci, którzy lepsze bomby. Ha, ha, ha. Cudowny dowcip. Obetnij mi włosy. Okay, muszę już... Gdzie ja ten warsztat mam? Jasnej cholery. Przecież kupiłem warsztat. Dobra, mamy nowe zadanie. Odnaleźć warsztat w naszym... O, tu jest, dobra. Mina kapslowa, pistolet strzałkowy, strzelbę kolejową, szyszko, kebab. Okej. Okay. Spróbujmy skupić się na razie na pistolecie strzałkowym.
Nie masz przedmiotów niezbędnych do stworzenia, okej. Zaraz sobie zapiszę, co potrzebujemy. Pistolet lakierniczy. Pistolet lakierniczy. 3. Gruczoł jadowy. Rad skorpiona. Jadowy rad skorpiona. Zabawkowy samochód. Wow. I rurki chirurgiczne. Spróbujemy stworzyć ten przedmiot. Jak natrafię na jakieś komponenty, to będę je brał ze sobą. Jestem jeszcze ciekawy tej broni. Okej, to jest jedna część. I druga. Co my potrzebujemy? Kulę. Ciekawe jaką kulę. Nie wiem o co chodzi. Kula. Manometr. Manometr, baterię rozszczepieniową. Rozszczepieniowa. I szybkowar. Okej. Okay. Skupimy się na tych dwóch przedmiotach na razie. Mam nadzieję, że się uda nam je wykonać teraz. A skoro mieliśmy w planach udanie się do... gdzie my to chcieliśmy iść? Do centrum... Muzeum Historycznego, o ile się nie mylę. I tam chyba jest dla nas zadanie jakieś. Spróbujemy je wykonać. O ile uda nam się je zdobyć w ogóle. O, ładna pogoda, to nie jest. Co to jest? Nic, okej. Okay. Otworzymy drzwi i wejdziemy do środka. Niesamowity, prawda? Zapalmy sobie naszą wspaniałą latareczkę. O, dużo lepiej się czuję, jak wreszcie noszę tego kombinezonu wspomaganego, który się tłucze cały czas. Wreszcie mogę grać tak, jak zwykle gram, czyli skradając się wszędzie. Okej. Okay. Kogo my szukamy? Szukamy kogoś, kto nam jakieś zadanie zleci. Mieszkanie pod ziemi, mieszkanie pod ziemi. Co my tutaj mamy? Nic. Zapomniałem się wyspać u siebie. To pech. Zamknijmy drzwi. Hej! Co ty nam możesz powiedzieć? Tubylcy traktują cię znośnie podczas pobytu w podziemiach, gładziochu? Tak. Co ty robisz? Ja? Utrzymuję każdą bryłę przedwojennego złomu w stanie jako takiego działania. Cudownie. Mamy tu światła, wodę i wentylację. Wszystko chodzi na starych rupieciach, które kiedyś zaopatrywały tutejszych turystów. Bomba. Póki co udaje mi się to utrzymać w stanie sprawności, ale nie jestem pewien, jak długo dam to radę ciągnąć. Okej, okay, to chyba nie... O, dlaczego? Co się stało? Wyzbieraliśmy już prawie wszystkie części zapasowe ze wszystkich miejsc, do których możemy się bezpiecznie dostać. Okej. Okay. Jesteśmy tu już u kresu zapasów. Jeszcze trochę i będę musiał rozłożyć Cerbera, żeby mieć jakieś części. To straszne. Ej, ty sporo podróżujesz, nie? Słuchaj. Jeżeli przyniesiesz mi znalezione gdzieś części zamienne, zapłacę ci czym tylko będę mógł. Nie wiedziałem o tym. Możemy trochę pohandlować. Mamy tu rzeczy, których nie potrzebujemy, a z których taki gładzioch jak ty mógłby zrobić użytek. Mhm. O jakim wynagrodzeniu mówimy? Steampaki. Mamy steampaki, ale doktor nas leczy, więc nie musimy ich używać. Mogę więc przehandlować jeden z nich. Skrawki metalu. Skrawków metalu. Okay. Mamy też całą górę antyradów i radiksów. Po co nam to? Więc także za 5 części mogę dać ci jeden albo drugi specyfik. Twój wybór. Aha. Dobra, pomogę mu. To dobra. Miło to słyszeć, obcy. Po prostu wpadnij do mnie, jak zbierzesz jakieś części. Ale... Znajdziesz je praktycznie wszędzie. Ta. Na robotach wyrzuconych na złom, w starych budynkach, samochodach. Tylko wybierać. Mhm. A nie chcę tego. Ach, ty chyba nam tego questa nie możesz zlecić, którego poszukuję. Mieszkanie jest pod ziemią, mieszkanie jest pod ziemią. Tutaj możemy chyba coś kupić. Mam coś akurat dla ciebie. Pokaż co masz na sprzedaż. Mhm. Hełm bojowy, karabin laserowy, ble. Dużo amunicji.
Co prawda mamy teraz bardzo mało kapsli, bo wszystko wydaliśmy na ostatnio nasze miejsce zamieszkania, w którym prawie w ogóle nie przebywamy. Karabin kolejowy, to mi się podoba, tylko że nas prawie na to nie stać. Cholera jasna. A! Jesteśmy u punktu wyjścia, mamy 143 kapsle znowu. Bo kupiłem kolejny schemat, jestem szalony. Dobra, musimy znaleźć naprawdę kogoś, kto nam coś sprzeda. Nie sprzeda, tylko jakieś zadanie zleci. Chyba, że coś możemy ukraść, ale nie. Bo w sumie mamy... Nie myśl o włamywaniu się. Dobra, już idę stąd. Gdzie ja mogę znaleźć kogoś, kto mi quest jakiś zleci?